Już, jedziesz! Akurat wcale nie patrzysz. Ty się z nimi całujesz. Co? No co wy? Nie mówcie, że nie macie chłopaków. Ty masz, prawda? Pewnie, że mam, ale go nie znasz. Jest od nas starszy i chodzi do liceum. Ojej! No a mój chłopak jest taki stary, że nie ma nawet opiekunki. Ojej! A mój to nawet ma wszystkie stałe zęby. Ojej! A mój jest taki stary, że już zębów nie ma. Ja też bym chciała mieć chłopaka. Penny widziała, jak jadę? Tylko nie mów, że chcesz zrobić wrażenie na tych perfumowanych lalach. Czyżbyś myślał o tamtych dziewczynach? Nie. Ich nie obchodzi 12-letnie ciacho, które lubi światowe kino, kolacje przy świecach, sporty ekstremalne i długie spacery po plaży przy świetle księżyca. Zawrzyjmy pakt. Tutaj i teraz. Chłopaki przeciw dziewczynom. Chłopaki przeciw dziewczynom! Ale... No dobra. Zaraz. Przepieczętujmy to krwią. Słuchaj, teraz twoja kolej, Masami. Ty masz chłopaka? Tak. To jest... To... Darwin! Darwin? O tak, on jest świetny, ponieważ ma dwie nogi i, no wiecie, głowę. No tak. Stary, weź przestań. Hej, chłopaki! Nieprzyjaciel na 12. Nie, znaczy tam. Oto i on. Pamiętacie? Chłopaki przeciw dziewczynom. Cześć, mój słodki. Co? No i masz, przecież widać, że to nie jest twój chłopak. Ha, właśnie, że tak. Patrz, potrzymaj mi książkę. No dobrze. Pokażę wam, jak bardzo mnie kocha w domku na drzewie. Normalnie nie wierzę. Ty, dziewczyno lub co? A niby taki cichy był. Ona nie jest moją dziewczyną. I co mam teraz zrobić? Już wiem, pójdę się zapaść pod ziemię! Ale nigdy was nie zapomnę! Dramatyzuję. Cześć, Gumball! Cześć, Penny! Poszedłbyś ze mną na stołówkę? Jasne, że nie. Jasne, że nie teraz, ale może później? Szkoda. Do zobaczenia. Gumball. Boję się. Darwin? Myślałem, że się zapadłeś. Jestem głodny. O nie! One tu są! Co ja mam teraz zrobić? Spokojnie, stary. Nie będziesz ich widział, one też cię nie zobaczą. Dobra, jesteśmy bezpieczni.